postęp prac jednej z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle petrochemicznym realizowanej przez grupę Azoty Polyolefins SA wynosi obecnie ponad 98%. Projekt Polimery Police, w skład którego wchodzi morski terminal gazowy oraz dwie instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu wraz z infrastrukturą logistyczną, ma ruszyć jeszcze w 2023 roku. W związku z tym zakładowa straż pożarna rekrutuje i podnosi kwalifikacje strażaków, by przygotować ich na wystąpienie ewentualnych zagrożeń na terenie nowo budowanej fabryki. Pod koniec ubiegłego roku, po przebytym szkoleniu w kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, 23 strażaków grupy Azoty Police przystąpiło do egzaminu kwalifikacyjnego w celu zdobycia tytułu ratownika. Jest to szkolenie, które jest niezbędne, żeby strażaków Zakładowej Straży Pożarnej wysłać na kurs w zawodzie strażak do Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornym Sojnowie. Po skończeniu tego szkolenia i zdaniu egzaminów z wynikiem pozytywnym, ludzie zostają delegowani do Bornego Sojnowa na 3 miesiące i tam uzyskują uprawnienia, wiedzę i nawyki niezbędne strażakowi do wykonywania zawodu. Zakładowa Straż Pożarna jest jednostką ratownictwa chemicznego i technicznego, w tym do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W związku z budową nowej fabryki zachodzi konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji strażaków, rozszerzając je o umiejętność reagowania na inne ewentualne zagrożenia związane ze specyfikacją działalności nowej inwestycji. Po zakończeniu tego szkolenia wracają do nas do jednostki, zostają szczegółowo zapoznawani ze specyfiką zakładu naszego i nowo budowanych zakładów GA Polyolefiny. Zapoznają się szczegółowo ze sprzętem, który mamy i który niedługo dostaniemy na wyposażenie jednostki i będą już nowym narybkiem, odświeżoną jednostką Zakładowej Straży Pożarnej w Policach. Szkolenia strażaków są ważne, ponieważ pozwalają na podniesienie i ugruntowanie posiadanej wiedzy, a także sprawdzają poziom umiejętności ludzi, na których spoczywa duża odpowiedzialność. Osoby chętne do pracy w Zakładowej Straży Pożarnej mogą cały czas aplikować za pośrednictwem strony internetowej zhpolice.grupaazoty.com.